Pojedynek w Lubinie rozpoczął się od wyrównanej walki, która trwała niemal całą premierową odsłonę. Końcówkę na swoją korzyść rozstrzygnęli jednak gospodarze, którzy w drugiej partii prowadzili już nawet 7-2. W końcu jednak Ceratenea Czarni Radom złapali swój rytm, odwrócili losy tej partii i wygrali po walce na przewagi 30-28. Dwa następne sety również padły łupem ekipy z Radomia, która wygrała kolejno do 22 i 21, a w całym meczu 3-1. Nie miało być prawa łatwo, nie spodziewajmy się, że w plus lidze ktoś da nam coś łatwo w życiu i na boisku. Tak jest, że o wszystko trzeba walczyć i dlatego muszę bardzo pochwalić naszą drużynę, bo wygrała bardzo ciężki mecz. Przegrywaliśmy 1-0 w setach, przegrywaliśmy 3-4 punktami, nawet w końcówce drugiego seta i potrafiliśmy wyciągnąć. Kolejny dobry występ zanotował środkowy Damian Boruch. Myślę, że dobra gra, no i tak naprawdę zrobiliśmy trochę mniej błędów. Tak naprawdę grały obydwie drużyny dosyć dobry mecz. Myślę, że no bardzo wyrównany, nawet po wyniku widać, tak? No cieszy, że zwyciężyliśmy i tak naprawdę myślę, że ten drugi set był trochę przełomowy, bo też tam kilka piłek tych setowych mieliśmy. Gdybyśmy go przegrali, mogłoby być ciężko. Po 5 meczach Radomianie mają na koncie 9 punktów i zajmują 6 miejsce. Kolejnym rywalem Ceradu Enei Czarnych Radom będzie w niedzielę mistrz Polski Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle.